Czym jest Noc Muzeów? W dużym skrócie to impreza kulturalna, której celem jest przede wszystkim zachęcanie do odwiedzania instytucji kulturalnych, takich jak muzea, kina, galerie sztuki. Tego dnia, a właściwie nocy, wiele drzwi staje otworem przed zwiedzającymi, często za symboliczną kwotę lub nawet za darmo. Europejska Noc Muzeów to wydarzenie, które także i w Polsce stało się popularne. 13 maja, a nawet 14, warto odwiedzić Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim. I 13 i 14 maja zapraszamy Państwa do Krośnieńskiego Zamku. W normalnych godzinach zwiedzania od godziny 12 do godziny 18, przypomnę, że ostatnie wejście o godzinie 17, zapraszamy i w tych dniach to wejście jest bezpłatne. Pierwsza Noc Muzeów miała miejsce w 1997 roku w Berlinie. Później podobne wydarzenia zaczęły powstawać w innych miastach. W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w 2003 roku w Poznańskim Muzeum Narodowym. Poza darmowym zwiedzaniem Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim w sobotę czeka nas także nocne zwiedzanie. Warto zabrać latarkę. Zapraszamy na godzinę 21 i 22. O tych dwóch godzinach zwiedzamy. I tutaj zapraszamy Państwa do tego, żebyście przynieśli ze sobą latarki. Ogniki, może nie żywe, ale takie ogniki, które Wam doświetlą trochę, ponieważ nie zamierzamy w tym czasie włączać na terenie zamku, a przynajmniej tej części muzealnej w żaden sposób nie zamierzamy włączać świateł. Nocne zwiedzanie Zamku Piastowskiego w sobotę o godzinie 21 i 22. Na uczestników nocnego zwiedzania będzie czekać niespodzianka, a w niedzielę, poza zwiedzaniem zamku, warto przyjść na warsztaty. Od godziny 16 do 19 zapraszamy na warsztaty, które się odbędą na zamkowym dziedzińcu. To kolejna niedziela, w którą zapraszamy na takie warsztaty. Zapraszamy już w najbliższy weekend do Zamku Piastowskiego, a sporo informacji na temat tego wydarzenia na stronie Facebooka Zamku Piastowskiego. Cak Zamek.